Meszna. Wieś leżąca w powiecie bielskim w gminie Wilkowice jest jedną z pierwszych wsi w Polsce, w której powstała drużyna skautowska. Pierwsze wzmianki o skautach w Mesznej pochodzą z 1912 roku. Z okazji stulecia harcerstwa w kościele parafialnym Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Mesznej krąg starszyzny harcerstwa imienia Małkowskich przygotował wielką wystawę dokumentującą historię skautingu w tej miejscowości. Wystawa zajmuje obie ściany boczne wnętrza kościoła, a składają się na nią setki fotografii i pamiątek pochodzących głównie z prywatnych archiwów tutejszych harcerzy. Harcerstwo powstało w 1912 roku. Założył drużynę harcerską Franciszek Kwaśny, który należał do Sokoła i działali do rozpoczęcia I wojny światowej. Gdy wybuchła I wojna światowa, to część skautów, harcerzy z Mesznej poszło walczyć. No, niektórzy nie wrócili. Ci, co wrócili, no to już później nie wstąpili do drużyny harcerskiej. Kiedy do szkoły tutaj w latach 30. przyszli nauczyciele Helena Baścikówna i Zając, to założyli drużyny harcerskie. I ta drużyna harcerska działała do 1936 roku. Później nauczyciele z Mesznej odeszli i znowu drużyna tak jakby no, nie miała swoich drużynowych i tak jakby troszkę podupadła. Później wybuchła II wojna światowa i dopiero w latach 1947 druh Józef Grygiel założył drużynę harcerską, no i ta drużyna z mniejszymi, większymi przerwami działa do dziś. Chociaż tradycja harcerstwa w Mesznej sięga 100 lat wstecz, to jednak obecnie w miejscowości nie ma drużyny harcerskiej. Tradycję kultywuje krąg starszyzny harcerstwa imienia Małkowskich z pomocą proboszcza miejscowej parafii, który też udostępnił kościół dla ekspozycji wystawy. Mankamentem naszej miejscowości jest to, że nie posiadamy domu kultury czy miejsca, gdzie można by było zorganizować podobną wystawę, ale kościół, który jest domem Bożym dla każdego człowieka, jest również miejscem, gdzie można w ciszy, w spokoju przejść przez te wszystkie lata historii harcerstwa w Mesznej. Nie tylko wspomnieć, ale przede wszystkim również wyciągnąć wnioski, że można odrobinę czasu poświęcić właśnie w takiej funkcji społecznej dla dobra wspólnoty, dla dobra drugiego człowieka, bo nic na tym się nie traci, a zyski są nieporównywalnie większe. No, ja wstąpiłem w 1968 roku, jeszcze jak chodziłem do szkoły podstawowej. Później poszedłem do wojska i tak naprawdę z harcerstwem to jak wróciłem z wojska, to już od początku lat 70. się tak żyłem, no i działam do tej pory z większymi lub z mniejszymi przerwami, ale jestem, bo jak mam stopień harcmistrza, jak mu mówię, że harcerzem się już jest na całe życie. Jak się złoży przyrzeczenie harcerskie. Moje początki harcerstwa to lata 72. Wstąpiłam do drużyny Zuchowej. W 76 złożyłam przyrzeczenie harcerskie i do lat 80 należałam do drużyny żeńskiej. Później wyszłam za mąż i tak trochę z harcerstwem zakończyłam współpracę, ale w momencie, kiedy powstała ta myśl utworzenia kręgu starszyzny harcerskiej, to pierwsze kroki niestety były w tą stronę, myśli też, no i tak to trwa. Wartości i przesłanie harcerzy są bardzo bliskie nauczaniu, które głoszę, dlatego też ten obraz, który został tak pięknie zapisany w tych zdjęciach, jest pewnego rodzaju wezwaniem i zachętą dla następnych pokoleń, aby podejmować trud, wysiłek służbie Bogu, Ojczyźnie, właśnie w życiu codziennym, posługując się tymi najbardziej ewangelicznymi wartościami, które są właśnie zapisane w prawie harcerskim. W 1987 roku z okazji 75-lecia harcerstwa w Mesznej obok kościoła stanął niewielki kamienny pomniczek. Z okazji stulecia obok pomnika ustawiono harcerską kapliczkę z figurą świętego Jerzego. Całość wykonał mieszkający w Mesznej artysta rzeźbiarz Stanisław Kwaśny. Ta kapliczka można powiedzieć, że jest zabytkowa, bo już może nie ma 100 lat, a ponad 200, bo jest rozrobiona z pomnika przyrody, który ta sosna rosła przy szkole. No i w czasie zimy jednej po prostu
przewróciła się i trzeba było ją ściąć. No i my jako harcerze wykorzystaliśmy, że z okazji, że mamy stulecie harcerstwa, postanowiliśmy, że zrobimy kapliczkę harcerską z tej właśnie sosny, żeby ona dalej żyła w nas i w tych, co tutaj będą przychodzić się, czy modlić, czy oglądać. Pozostaje żywić nadzieję, iż piękne tradycje harcerskie Meszynej nie pozostaną tylko na archiwalnych fotografiach, ale że wkrótce następne pokolenia harcerzy zaczną tworzyć kolejne własne karty tej wspaniałej historii. Na tą chwilę drużyny harcerskiej w naszej szkole czy przy szkole nie ma, ale myślimy, że się nam to uda i wśród tych najmłodszych zaczątki się zawiążą i powstanie chociażby drużyna Zuchowa. Na pewno będziemy służyć radą, opieką. No i co będzie tylko w naszej mocy, to będziemy pomagać. Myślę, że harcerze, chociaż to krąg starszyzny, ale jest w nich tyle młodego ducha, że zapalą taki na razie iskierka, a później duży płomień. Wszystko, co nasze, polskie.